Do wywrotki doszło we czwartek o 4 rano. Cysterna, która wraz z ciągnikiem siodłowym wywróciła się na rondzie Solidarności, na szczęście nie zawierała substancji łatwopalnych. Jej zawartość stanowiła masa potocznie zwana asfaltem. Zbiornik zamocowany do przyczepy ciężarówki nie rozszczelnił się, dzięki czemu masa o temperaturze 180 stopni nie wylała się na drogę krajową numer 8. Dopiero koło południa na łuk łączący Podchorskiego z Puławskiego podstawiona została druga cysterna i rozpoczęto przepompowywanie masy asfaltowej do drugiego zbiornika. Po zakończonym przeładunku na miejscu pojawił się dźwig, który podniósł wywróconą naczepę i ciągnik, po czym mocno uszkodzony pojazd został przetransportowany na parking strzeżony. Przyczyną wywrotki, jak poinformował nas zastępca naczelnika suwalskiej drogówki Andrzej Kryścio, była nadmierna prędkość ciężarówki. Kierowca pojazdu z gorącym ładunkiem zmierzał od ulicy Bulwarowej w stronę Budziska. Na niewielkim rondzie pokonały go prawa fizyki. Ruch na rondzie Solidarności był utrudniony przez wiele godzin, choć cysterna leżała w zasadzie na pasie zieleni pomiędzy nitką ronda a ciągiem drogi krajowej numer 8. Miejsce zdarzenia przez kilkanaście godzin stale było monitorowane przez policję. Kierowca ciężarówki wyszedł z opresji bez obrażeń. Na szczęście w szoferce nie przewoził pasażera. Prawa strona kabiny uległa zmiażdżeniu. Kierowca za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym został ukarany mandatem.